Nasz włoski przyjaciel Stefano Terracino. Stefano, to powiem ci, zmierzasz prostą ścieżką do tego, aby stać się największym ulubieńcem Polek w ogóle, w historii. Okej. Okay. Ale wiesz dlaczego? Tak, wiem. Mam nadzieję, ale no to jest dlaczego? Trudne zadanie. To dlaczego? Bo Iglesias. Iglesias. Trudne zadanie. Tak czuję taka presja na mnie. Czujesz? Bo, no czuję, bo wszystkie tak... Enrique od razu takie, ale... A to jest nieprawdopodobne, bo jak rozmawiam z moją babcią, to ona znowuż Julio Iglesias. No tak, każda ma swój Iglesias. A którą piosenkę zaśpiewasz? Hero, właśnie tak jedna na... To już w ogóle jest. No to w ogóle. To już w ogóle, przecież kobiety będą płakały w poduszkę. Razem z nim płakały. Razem z tobą. Czy ty sobie radzisz w ogóle z tym, że jesteś tak uwielbiany przez Polki? Ja? Jako ja? No. Nie wiem, nawet nie wiem o tym. Nie, wcale tak nie jest. Nie, nie ściemniaj. Na pewno na co dzień spotykasz się z jakimiś sympatycznymi reakcjami ze strony kobiet. Albo małe dziewczynki, albo babcie. Ale to jest super, to małe dziewczynki i babcie? Tak. A takie nasze rówieśniczki to jest tak średnie. Ale tak trudniejsze, jakoś trudno. Może to wypełnia teraz ta luka Enrique, mam nadzieję. A ty jako mężczyzna lubisz jego muzykę? A ja też jestem latynoamerykański tancerz, także wiadomo, że te rodzaj klimaty są gdzieś mi bliżej. Wiem, że niektóre ludzie to ościgają tak, o jest, on znowu płaci albo coś. No tak, tak. No taki ale wyjedz, no. Ale tak nie jest, to jest jego ekspresja. Właśnie ja kogoś znam trochę flamenco, no wiesz, oni robią tak jeden gest i tak to przeżywają to wszystko. Musisz to wykonać na super serio. Będę twoje hero. O Jezu. Tak! On się wtula, bo on jej szepcze do ucha. I can be your hero, nie? Tak, tak, dokładnie. I can z tego chcę chrypy. I can kiss away your pain. Super. Trochę uśmiechu. A pain to. Stand by you. Never look back. Never look back. Back. Ty robisz never look back. Znowu łagodnieje i wspomina. I will stand by you forever. Ojej, to jest trudno tylko do siebie. Ja wiem. Tak, dokładnie. Mam koza. Musisz odszukać w sobie super bohatera. Przypomniały mi się koszmary z lat... sprzed 10 lat. Jak ja nienawidziłem tej piosenki. Tak? Dlaczego? No bo to jest antymęskie. A dlaczego? Pokazać uciucie? Ale tak? Powiem ci, Enrique, to znaczy Stefano. O, popatrz, mam to. Już widzę w sobie Enrique. Tak? Tak. Są takie teorie, że on nie umie śpiewać. Nie, on pokazywał to często i udowodnił, że jest dobry wokalista. Od dziecka jest synem artysta, to znaczy też muzykalna rodzina i wszystko. Ale nie, ty się starałeś. W takim razie, zanim... nasz Stefano Enrique pójdzie w kierunku windy, usiądź dziecko, usiądź. Jeszcze. Zobaczmy, jak wygląda oryginalny Enrique Iglesias i jak śpiewa. I za nim szaleją kobiety. Tak to wygląda. Naprawdę? No zapytaj, zapytaj żona, zapytaj córka. Zwłaszcza moja córka, 5,5 roku na pewno szaleje za nim. No dobra, teraz będą szalały za tobą, Stefano, co zrobić? Jakbyś mógł na koniec jeszcze ten gest mi nauczyć, jak to się... I gest, zobacz. O coś w tym chodzi? No i on widzi tak. Aha. Rozważny i romantyczny. No dobrze. Proszę państwa, Stefano Terracino. Człowiek, który ma wpisany w kod genetyczny bycie Latino loverem. Dzisiaj będzie Enrique Iglesiasem. Would you cry if you saw me crying?
I touch the lips, would you lie? Oh, please tell me this. Would you die for the one you love? Hold me in your arms tonight. I can be your hero, baby. I can kiss away your pain. I will stand by you forever. You can't take my breath away. I just wanna hold you, I just wanna hold you, oh yeah. Am I too deep? Have I lost my mind? I don't care, you're here tonight. I can be your hero, baby. Kiss away your pain, boy. I will stand by you forever. You can't take my breath away. I can be your hero. I can kiss away. Muchas gracias. Buenas tardes. No to chodźmy. Stefano, be my hero. Poszłabym za tobą, ale mikrofon mi wypadł. No ale mów. Mów, no co ja mogę powiedzieć? Wiesz, no ja tu zostałam uwiedziona, więc ja nie wiem, no coś... Nie za bardzo słyszałaś, co śpiewa, bo byłaś, widziałem... No be my hero tylko mi tak, wiesz, brzmiało, no i dlaczego nie, no... Możesz wszystko powiedzieć, bo on i tak niczego nie rozumie. Idę tą drogą. Nie no, fantastycznym jesteś Enrikiem, Stefano, ale wiesz, no jako Stefano też jestem tobą zachwycona. Tu, zobacz, tu... Fenomenalnie skopiowany tak zwany outficik. Przepięknie. Druga rzecz. Stwierdziłem w tej chwili, że twój Facebook chyba oszalał, ponieważ myślę, że jeżeli ktoś ogląda, to tam po prostu cię zalajkowali na śmierć. Więc gratuluję fenomenalnie. Proszę, Kasia. No fajny Henio. Henio? Heniek. Stefano, znakomicie aktorsko odwzorowana postać po raz kolejny, ale i wokalnie naprawdę z tym trudną manierą śpiewania bardzo sobie dobrze dawałeś radę. Chwilami to wychodziło troszkę słabiej, chwilami wychodziło no, prawie identycznie z ideałem, bo ja do tej rumby do Hero, swego czasu w Dancing with the Stars, tańcu z gwiazdami, tańczyłam rumbę i tak ją zatańczyłam, że mnie wywalili z programu w tamtym odcinku. Ja mam nadzieję, dobrze, że tobie ta rumba w dzisiejszym odcinku dużo więcej dobrego przyniesie, bo absolutnie na to zasługujesz. No i Królik.
tutaj to mistrzostwo aktorskie na poziomie takiej argentyńsko-brazylijskiej, kolumbijskiej telenoweli dało po prostu ten pożądany efekt, tego cudzysłowo, tego jak on tam śpiewa w pewnym momencie do tej swojej wybranej, czy będziesz ze mną płakać, kiedy ja będę we łzach. To nam, ludziom północy, się to w głowie nie mieści, że można tak stracić głowę, a oni w ten sposób osiągają ogromne sukcesy na polu zdobywania kobiet północy. Gratuluję. Dziękujemy. Stefano, muchas gracias.